grze mamy dwa światy równoległe. Pierwszy z nich to jest nasza taka szara codzienność, to co znamy na co dzień tak naprawdę. Drugi natomiast to jest takie, można powiedzieć, odbicie tego pierwszego, tyle że jest bardziej mroczny, niebezpieczny i taki bardziej ponury. Pierwsze, na co chcieliśmy zwrócić uwagę, to kolory, ponieważ często jest tak, że w grze widzimy te dwa światy jednocześnie i dobrze by było je natychmiast od siebie rozróżnić. Świat realistyczny jest bardziej wyprany z kolorów, bardziej zdesaturowany, ma taką bardziej chłodną barwę, natomiast też światło jest bardziej ambientowe. Skorzystaliśmy też przy robieniu tego świata jako referencji z filmów reżysera Roya Andersona, którego wykorzystanie kolorystyczne w filmach właśnie podbija tą melancholijność i szarość takiego codziennego naszego świata. Drugi świat jest bardziej taki organiczny, można by było powiedzieć, ponieważ tu inspirujemy się Zdzisławem Beksińskim, jego obrazami, żeby gracz czuł się w tym drugim świecie trochę nieswojo, a jednocześnie, żeby mu coś to przypominało. Dlatego też staraliśmy się interpretować rzeczy, które występują na jego obrazach, przekładając to na znane nam przedmioty, znane nam faktury, czy też materiały. I staraliśmy się niszczyć je właśnie w taki specyficzny sposób, jaki to robił Beksiński na swoich dziełach. W grze zwracamy bardzo dużą uwagę na poziom szczegółowości i liczbę charakterystycznych elementów. I nawet jeśli pewna lokacja jest mniejsza, albo spędzamy w niej dużo mniej czasu, to i tak ilość detali jest ogromna, ilość różnych dedykowanych asetów. I zrobiliśmy sobie na początku jakby taką bazę materiałów, bazę drobnych elementów, jakichś ażurów. Między innymi były to chociażby kości, jakieś bardziej organiczne formy. I staraliśmy się z nich jakby budować nasz świat duchowy. Zaczynaliśmy właśnie od takich jakby małych elementów, tworząc coraz większe obiekty, tworząc pomieszczenia. Ponieważ narracja w grze i opowiadanie historii poprzez środowisko jest dla nas niezwykle ważne, więc nie chcemy ignorować żadnego miejsca, by tę historię opowiedzieć. Autor sam swoich obrazów nie interpretował i zostawiał to do interpretacji dla widza. Tak samo my chcielibyśmy fragmenty pierwszego świata pokazać w drugim świecie, ale nie tak oczywiście i po prostu zostawić dużo niedopowiedzeń, żeby sam gracz jakby sam mógł sobie to zinterpretować i sam sobie dopowiedzieć czasem jakąś historię do tego świata duchowego, w którym aktualnie się znajdujemy.